Bajkowisko.pl zaprasza. Dla Bajkowiska Jacek Kozłowski. Przygody Smoka Alberta. Część trzecia. Prawo zasiedzenia. Czyta Włodzimierz Press. Jak co tydzień w dzień targowy Hania z Muffinem postanowili wybrać się na bazar, obejrzeć, co ciekawego tam sprzedają. Zobacz, Haniu, pan Staszek od Hebla wystrugał nową kolekcję. Muffin wskazał na drewniane figurki rycerzy, wystawione na jednym ze straganów należącym do miejskiego stolarza. Wyglądają fantastycznie, skwitowała Hania. Pan Staszek dostrzegł ich w tłumie i rzekł z uśmiechem: witam, drogie dzieci. Może skusicie się na jakąś figurkę? A ile kosztują? Spytał Muffin, wyobrażając już sobie, jak bawi się nowymi rycerzykami. A zwykle biorę za jedną 3 dukaty, ale dla moich stałych klientów zawsze mam specjalną ofertę. Jeżeli kupicie od razu 2 figurki, to wezmę od was tylko 4 dukaty za całość. Haniu, ile masz? Zapytał się Muffin. 7 dynarów. A ty? Niech no policzę. Zastanawiał się, przeglądając wnętrze zniszczonej sakiewki. 5 plus 2 i jeszcze 1 to będzie... Zmarszczył brwi w zamyśleniu, aż w końcu wypalił. 7. Moje 7 i twoje 7 to będzie w sumie... 15 dynarów. Uśmiechnął się dumny z tego, że udało mu się policzyć to wszystko w pamięci bez użycia liczydła. Hania popatrzyła na niego ze zdziwieniem, gdyż wyliczenia chłopca raczej nie miały nic wspólnego z matematyką. Nie zwróciła mu jednak uwagi, bo koniec końców suma się zgadzała. Muffin spojrzał na figurki, zagryzając wargi. Miał wrażenie, że nie wystarczy im pieniędzy. Rzucił więc do Hani: to ile nam brakuje? Próbował policzyć, ale miał wrażenie, że liczby zaczęły mu w myślach chaotycznie tańcować. Wcześniejsze rozważania zdecydowanie go wyczerpały. Skoro 10 dynarów jest równych 1 dukatowi, to mamy 1 dukata i 5 dynarów. Brakuje nam więc 2 dukatów i 5 dynarów. To dużo, odparł chłopiec z rezygnacją. Pojutrze mam urodziny, ale pewnie nie mogę liczyć na żadną sumę od rodziców. Słyszałem, jak tata rozmawiał z mamą o tym, że kupili mi w prezencie nowy sierp i lnianą koszulę, aby lepiej mi się pracowało w polu. Hani zrobiło się żal Muffina. Nie mogła zrozumieć, że rodzice zamiast zabawki kupili mu strój do pracy. Przecież on ma dopiero 9 lat, a już ma pracować jak dorosły. Nazajutrz Hania, zamiatając miotełką półki regału w jaskini Alberta, zapytała: Smoku, gdzie się podziała twoja książka kucharska? Ostatnio ją tu odkładałam, a teraz nie mogę jej znaleźć. Ukradł mi ją taki jeden szczur skalny. Czasami, jak zapadam w drzemkę, krada się do mojej pieczary, by coś zrabować. Zwykle zabiera jakieś okruszki po jedzeniu, więc wcześniej mi to nie przeszkadzało, ale bez książki ciężko mi teraz gotować. Nie uczyłem się przecież przepisów kucharskich na pamięć. Dlaczego się nim nie zajmiesz i nie odzyskasz książki? W końcu jesteś smokiem. Zająłbym się, ale on przychodzi stamtąd. Smok Albert wskazał dziurę w ścianie i dodał: A ja jestem za duży, by się przecisnąć przez taki mały otwór. Za to ja się tam zmieszczę. Mogę odszukać tego szczura i odebrać twoją książkę.
To bardzo miło z twojej strony. Jednak nie mogę cię narażać. Mógłby jeszcze cię ugryźć. Zatroskał się smok. A nie boję się szczurów. W mieście jest ich pełno. Nieraz musiałam je miotłą wypędzać z domu, odparła dumnie Hania. Smok zamyślił się na chwilę. Doszedł do wniosku, że dziewczynka na pewno sobie poradzi z rabusiem i odzyska książkę, której tak bardzo mu brakowało. W końcu przygotowywanie posiłków i ich konsumowanie należało do jego ulubionych zajęć. Po spaniu i grze w karty, rzecz jasna. Odparł więc. Zgoda. Tylko weź miotłę. Na wszelki wypadek. Dobrze, odparła Hania. Jest tylko jeden warunek. No tak. Mogłem się tego spodziewać. Smok westchnął w duchu, po czym zwrócił się do dziewczynki. Jaki warunek? Jak odzyskam książkę, dostanę nagrodę. Aniu, czy ty wszystko musisz robić w zamian za nagrodę? Może choć raz bezinteresownie mogłabyś staremu smokowi pomóc w niedoli? Hania spuściła wzrok nieco zawstydzona. Ta nagroda to nie dla mnie. Mój kolega Muffin ma jutro urodziny. Marzył o figurce rycerza ze straganu. Chciałabym mu ją kupić, ale jedna figurka kosztuje 3 dukaty, a ja mam tylko 7 dynarów. Smok Albert odparł z zatroskaniem. Muffin ma szczęście, że jest twoim kolegą. Zgoda, więc jak przyniesiesz moją książkę, dorzucę się do prezentu. Hania uśmiechnęła się radośnie. W jedną rękę chwyciła miotłę, w drugą kaganek i prędko skoczyła do dziury. Korytarz wił się w prawo, w górę, później w lewo i znów w prawo. W końcu Hania znalazła się w niewielkiej jamie, która zapewne stanowiła szczurzy dom. Wychodziło z niej kilka korytarzy, a po środku ułożone było legowisko, obok którego wyrastała sterta rupieci. Na szczycie leżała książka kucharska. Po szczurze nie było zaś śladu. Hania pomyślała, że to zadanie jest łatwiejsze niż przypuszczała. Czym prędzej pochwyciła książkę i ruszyła w stronę dziury. Problem w tym, że w jamie było ich dużo, a Hania nie zapamiętała, którędy przyszła. Gdy głowiła się, jaką drogę obrać, z oddali dobiegły odgłosy kroków. To szczur, pomyślała z przerażeniem i bez zastanowienia czmychnęła w przeciwną stronę. Biegła w lewo, w dół, w prawo i znowu w prawo, aż wbiegła do ogromnej pieczary. Nie była to jednak siedziba smoka. Olbrzymią przestrzeń wypełniały dziesiątki kopców ułożonych z przeróżnych szpargałów, książek, kawałków mebli, części narzędzi i innych klamotów. Między nimi krzątały się liczne oddziały szczurów. Hania zamarła. Na szczęście nikt jej nie zauważył. Zaczęła więc wycofywać się w stronę, skąd przybiegła. Była przy tym bardzo ostrożna, by przypadkiem nikt jej nie usłyszał. A ty, dziewczynko, gdzie się wybierasz? Dobiegł piskliwy głos zza pleców. Gdy się odwróciła, miała przed sobą szczura o brązowym futerku. Stał na palcach, starając się dorównać jej wzrostem i spoglądał wrogo. To ty powiedziałeś? Dziwiła się dziewczynka. A widzisz kogoś innego w pobliżu? Nie, ale nie wiedziałam, że szczury potrafią mówić. Wy ludzie tak mało wiecie. Szczur przewrócił oczami i dodał. Szczury, podobnie jak wiele innych zwierząt, potrafią mówić w waszej mowie, ale tego nie robią, zwłaszcza przy ludziach.
Dlaczego? Ponieważ nie jesteście dla nas dobrzy. Polujecie na nas. Okładacie miotłami. Jak tylko się któryś z nas odezwie, to zaraz wyzywacie od diabłów i z widłami ganiacie. Hania w duchu musiała się zgodzić z gryzoniem. Rzeczywiście, ludzie tak robili. Sama niejednego szczura miotłą przez łeb zdzieliła. Nie miała pojęcia jednak, że szczury to takie rozumne stworzenia. Policzki jej poczerwieniały ze wstydu. Postanowiła wybrnąć z kłopotliwej sytuacji i odparła: przepraszam, ale chyba nie powinno mnie tu być. Po czym próbowała ominąć gryzonia i wskoczyć do dziury. Jednak szczur zagrodził jej drogę. Dokąd to? Do smoka. Mieszka nieopodal. Chciałam odnieść tylko książkę, którą zgubił. Znalazłam ją w jednym z korytarzy. Nie kłam, dziewczynko. Bo nieładnie tak robić. Rozzłościł się gryzoń. Ależ nie kłamie. Przysięgam, że smok na mnie czeka. W to akurat wierzę. Nie znalazłaś jednak książki w korytarzu. Była w mojej jamie, pośród innych moich skarbów. To oznacza, że mi ją ukradłaś. A pan, panie szczurze, ukradł ją smokowi. Chciałam więc zwrócić co jego. Obruszyła się po oskarżeniach. Ingałkan wprowadził się na nasz teren wiele lat temu i ani razu nie zapłacił czynszu za wynajem. Odbieram tylko, co się nam należy. Ma szczęście, że go nie wykopiemy, gdzie pieprz rośnie. Prędzej on wykopałby was. Ani nieco poniosło. Polubiła smoka i nie mogła słuchać, jak go obrażają. Nie wierzyła również, aby smok świadomie zajął cudze terytorium. Dziewczynko, masz stanowczo za długi język. Nie zrobiłam nic złego. Pójdziemy do króla. Niech on cię osądzi. Nie pójdę do żadnego króla. Straż! Szczur krzyknął do uzbrojonych towarzyszy, którzy natychmiast otoczyli Hanię. Mamy tu intruza. Zabrać ją przed oblicze czcigodnego nam panującego. Hania przełknęła ślinę ze strachu. No to wpadła jak śliwka w kompot. Król szczurów był wielki i tłusty, a korona zrobiona niezdarnie z powiązanego drutu przechylała się w jedną stronę. Kogóż my tu mamy? Rzeknął, oblizując się, gdyż taką miał manierę. Zmierzył dziewczynkę od stóp do głów, a w międzyczasie brązowy szczur opowiedział o tym, jak Hania zabrała mu książkę kucharską i próbowała zbiec. Król kiwał głową, uśmiechając się zwłaszcza wtedy, gdy usłyszał, że książka została zrabowana smokowi. W końcu odparł. Dobrze zrobiłeś. Nie znoszę tego zielonego odludka. Co wasza mość zrobi ze złodziejką? Zapytał brązowy szczur. Król zamyślił się na chwilę, po czym spojrzał na Hanię wyjątkowo parszywie. Dawno nie gościliśmy u siebie ludzia. Dla ostatniego źle się to skończyło. Nie lubimy bowiem, jak przychodzi się do naszego domu bez zaproszenia. Szanowny panie królu, wtrąciła Hania, mogę powiedzieć to samo, gdy ktoś z was przekracza próg mojego domu, a nie zdarza się to rzadko. Jaka wyszczekana. Jeszcze dyskutować zamierzę. Widzisz, panie? Dodał brązowy szczur. To smarkula nie dość, że jest złodziejką, to jeszcze dokazuje. Powinna ją spotkać odpowiednia kara. Hania przełknęła ślinę. Nie miała pojęcia, jaką karę król mógł uznawać za odpowiednią.
Spojrzała więc na króla z obawą o werdykt. Odpowiednia kara, powiadasz. Jaka kara byłaby w takiej sytuacji odpowiednia? Nagle karłowaty szczur, który pełnił rolę nadwornego kanclerza, szepnął coś do królewskiego ucha. Zrobimy jak szepczesz. Przynieść szczurzy kodeks, oznajmił król dostojnie. Dwóch młodzieńców wtargało opasłą księgę pod sam tron. Król przekartkował ją uważnie, aż w końcu znalazł to, czego szukał. Jest, znalazłem. W kodeksie napisano, że temu, kto kradnie, chłosta się należy. Chłosta! Chłosta! Wykrzyknął tłum z radością. Z tłumu zaś wyszedł potężny szczur w czerwonej, szpiczastej czapce z wyciętymi otworami na oczy. Był to nadworny kat. Obracał w łapach bat i śmiał się jak obłąkany. Hania zbladła. Nagle z oddali dobiegło poruszenie. Grupa szczurów pędziła w ich stronę, krzycząc z przerażeniem: Smak! Ratujcie! Kto może? Chwilę później jedna ze ster trąpieci rozleciała się na boki, jakby uderzyło w nią coś z wielką siłą. Smok, Albert! Ucieszyła się Hania, widząc, jak smok przedziera się przez hałdy śmieci. Nie minęło parę chwil, a smok stał nieopodal króla, który ze względu na swoją tuszę nie zdążył uciec. Co tu się dzieje? Zapytał Albert, kipiąc ze złości. Chcieliśmy ukarać tę złodziejkę, która zabrała nam książkę kucharską. Król przemówił dostojnie, ale z drżącym głosem. Smok odsunął nogą kodeks, który torował mu drogę, i zbliżył się do króla, patrząc z góry. Czy chodzi o tę książkę, którą mi ukradliście? Hania odnosiła wrażenie, że król kurczy się z każdym smoczym spojrzeniem. Taki był przerażony. Nie ukradliśmy, tylko odebraliśmy zaległy czynsz. Król uniósł się honorem. Jaki znowu czynsz? Dziwił się smok. Mieszkasz w jednej z naszych jaskiń. My byliśmy tu pierwsi. Ty zaś prowadziłeś się później. Dlatego powinieneś nam płacić czynsz. Smok zawstydził się nieco. Nie miał pojęcia, że jego jaskinia należała w gruncie rzeczy do kogoś innego. Przepraszam, nie wiedziałem. Ile jestem wam winien tego czynszu? Król uśmiechnął się, gdyż zaczął mieć wrażenie, że sytuacja nieoczekiwanie zmienia się na jego korzyść. Mieszkasz tu od 160 lat, prawda? Spytał się król. No, dokładnie 150 lat, odparł smok. W takim razie jesteś nam winien. Gdy tak król się głowił, jego kanclerz wyszedł zza tronu, wyciągnął liczydło, po czym szepnął coś do króla. Ten zaś mógł w końcu podać konkretną kwotę. Jesteś nam winny 15 tysięcy dukatów, licząc za każdy rok po 100 dukatów. To cena rynkowa. Tym razem z odsetkami w sumie wyjdzie 50 tysięcy dukatów. 50 tysięcy? Powtórzył smok, wybałuszając oczy. To prawie cały mój dobytek. No, jeśli nie zapłacisz, musisz je wynieść. Tak stanowi nasz kodeks. Smok był zrozpaczony. Nie zamierzał łamać prawa. Smoku, mówiłeś, że ile lat tu mieszkasz? Wtrąciła się Hania.
150. A czemu pytasz? Gdy wcześniej smok kopnął kodeks, ten nieoczekiwanie znalazł się pod nogami Hani. Teraz Hania wpatrywała się w jedną z jego stron, nie kryjąc radości. Tu jest napisane, że jeżeli ktoś zamieszkuje przez 20 lat jaskinię należącą do kogoś innego, staje się jej właścicielem. Nazywa się to prawo zasiedzenia. Prawo zasiedzenia? Pierwsze słyszę. Zdziwił się król, po czym pognał zobaczyć, czy dziewczynka nie zmyśla. W końcu dodał z niezadowoleniem. No faktycznie, jest takie prawo. Smoku, nie musisz płacić czynszu, bo jaskinia jest twoja, radowała się dziewczynka. A to wspaniale, krzyknął Albert. Karłowaty szczur znów szepnął coś królowi. Chwileczkę, przez 20 lat jaskinia była nasza. Jesteś nam winien czynsz za ten okres. Smok westchnął, po czym spytał. Ile? 5000 dukatów. No i cóż miał począć smok? Prawo to prawo. W porządku. Niech wam będzie. Ale nie życzę sobie, byście włazili do mojej jaskini nieproszeni. Jaskinia jest moja i basta. Chyba doszliśmy do porozumienia. Król ucieszył się, gdyż jeszcze o poranku nie przypuszczał, iż jego królestwo wzbogaci się o 5000 dukatów. W dodatku jaskinia smoka do niczego nie była mu potrzebna. Kolejnego dnia dziewczynka spotkała się ze swoim ulubionym kolegą. Cześć, Haniu, przywitał dziewczynkę Mufin w progu swojego domu. Nie uwierzysz, co rodzice mi kupili. Co takiego? Nową figurkę rycerza ze straganu. Dokładnie taką, jaką ci pokazywałem. Przecież mieli kupić strój do pracy w polu. Chyba usłyszeli, że podsłuchuję, więc zrobili mi małego psikusa. Tylko tak żartowali, a ja dałem się nabrać. Zobacz, jaka fajna! I pokazał nową zabawkę. Zaś Hania wyciągnęła zza pleców zapakowany prezent i odparła z nutką złości. W takim razie będziesz miał dwie. Od tej pory szczury nie zakłócały spokoju smoka, który mógł gotować swobodnie we własnej jaskini. Zaś Mufin doszedł do wniosku, że Hania to najlepsza przyjaciółka pod słońcem. Koniec. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowościach.